ten pan Michał, dynani. Przechodź, Jurek. Jak robnie, lepiej trzymać się z daleka. Nerwuj. Wie pani, nie przesadzam, ale byłem taki sam. Jak raz ściąłem wprost fazeta, to musieli na noszach wynieść go z boiska. Teresa? Teresa? Gdzie jest? A tu, telegram do ciebie. Pewno od ślubnego. A mój nie daje znaku życia. Od starego? Nie mów tak. Znowu musimy to odłożyć. Bądź rozsądny, Michał, tak nie można. Michał? Zaczekaj. Na co mam czekać? Przecież to nie moja wina. Moja też nie. O którą przyjeżdża? O czwartej. Ja to mam cholernego pecha. Nie mów tak. Ja też nie mogę sobie znaleźć miejsca. Mój ty, mój ty. Uważaj, uważaj! Michał! Jesteś. No dalej, dalej. Przebierać się do obiadu, proszę. Taka jestem ociężała. Nogi jak z ołowiu. Normalnie, jak to na wczasach. Słońce, piasek. No ruszaj, myj się. Zupa stygnie. Nie powinien tu przyjeżdżać. Będzie się tu źle czuł. Jest taki inny. Jaki? Przeciętny. Okropnie przeciętny. Broń nas Boże przed nieprzeciętnymi. Poznałam kiedyś jednego geniusza, ten mi dał szkołę, Chryste Panie. Ale mężczyzna powinien coś umieć, czymś imponować. Tak, tak, owszem. Znam takich, którzy umieją genialnie pić, imponujące, prawda? Władek nawet nie pije. Cze, no to i bądź szczęśliwa, dziewczyno. Nie wiem, czy potrafię. Dawniej tego tak nie czułam, dopiero tutaj. Ci wszyscy młodzi mężczyźni, tacy zdolni, pełni wdzięku. A on co? Zastanawiam się w ogóle, dlaczego za niego wyszłam. Pewno nalegał. Jest dla mnie bardzo dobry, nie jest drobiazgowy, we wszystkim mi ulega. Biedny Władek. Nie wie, co go czeka. A co go czeka? Nie wiem, ale chyba się z nim rozmówi. No dobrze, dobrze. A tymczasem ci zdolni ludzie okradną nas z obiadu. Chodźmy. Co to znaczy? Jak to co? Wynoszę się. Pan mąż przyjeżdża. Panie nam się spóźniają. Ja jestem. Czy pan tego nie zauważył? Przepraszam. Zauważę. Teresa stroi się dla męża. Są guzdrali. No. Co tak późno? Wszystko zjedzone. Znowu jarzynowa. Wystroiła się. Pani władca przyjeżdża. Czy nie zauważyliście państwo, że zbiera się na deszcz? To twój mąż przywozi nam taką pogodę. Ciągle te same dowcipy. Pechowy facet. No i co będziecie robili bez plaży? Nie wie pan, co się robi z mężem? Pani Teresa, na razie nie wie. A może któryś z panów ją nauczy? Gość nie pozna żony, powie, ale wyedukowana. No dobra, co będziemy robić? Na przykład brycz. Nie, to wieczorem. Tańczymy. A twój tańczy, Teresko? Nie, to nie dla niego. Zagrajcie państwo ping-ponga, a ja sobie popatrzę. Nie mogę znieść tego cykania. Pewnie jak się z takim patałachem. Twój mąż zagra z nami? Nie. To nie jego specjalność. A w ogóle to muszę was uprzedzić, że mój jest taki troszkę tatusiowaty. I nie bardzo lubi się ruszać. My go rozruszamy. Umie, nie umie, musi grać. Panowie, robimy turniej. Z nagrodami. Ale po co, no po co? Przecież wiadomo z góry, że wygra Michał. No to ja mogę sędziować. O, przepraszam bardzo, ale nagrodę musi wziąć najlepszy. Płacić! Po 15 na łebka. Ja nie chcę. Nie targować się, płacić na wino i blok amatorski.
Wiktor, 15 karta. Załóż za mnie. Mistrzuniu! 15 leci. Reszty nie trzeba. Wróci się z procentem. Teresa, 3 dychy za dwóch sportowców. Nie, nie, Tereska nic nie płaci, nie ma zielonego pojęcia o grze. A trudno, takie jest sportowe prawo. Lepszy dostaje puchar, gorszy płaci. Jak w życiu. Lepiej od razu dać forsy Michałowi. No to ja mogę nie grać. Nie, przepraszam, zawsze jeszcze można walczyć o drugie miejsce. Ufundujcie państwo nagrodę pocieszenia dla najgorszego gracza. Brawo! Ktoś tu dba o rodzinkę Teresy. No, Teresko, zbieraj się. Nie pójdziesz na stację? Przecież widzisz, co się dzieje. Sam trafi. Mój mąż. Domyślam się. Dzień dobry. Państwo pozwolą, mój małżonek. Zostaw, czekają na nas. Ja dłużej czekałem. Władku, chciałam ci coś powiedzieć. Coś bardzo ważnego. Nie chcę słyszeć o ważnych sprawach. Ślicznie wyglądasz. A ty schudłeś. Czy coś cię gnębiło? A może po prostu tęskniłem. Nie. Pracy miałem przykrości. No i co? Czekają na nas, organizują turniej ping-pongowy. Obiecałam, że my także przyjdziemy. Miałaś mi coś powiedzieć, coś ważnego. A, to potem po turnieju. A, prosimy, prosimy. My jesteśmy gotowi do gry. Teresko, pogoda się poprawiła. Może lepiej pospacerować. Nie. Najpierw turniej. O serce damy? Nie męcz mnie. Nie wiem, jak mu to wszystko powiedzieć. Chciałabym, żeby się sam przekonał o tym, jaki jest. Żeby przeżył jakieś upokorzenie, może wtedy coś zrozumie. Jak uważasz? Proszę państwa, ja sędziuję. Grał pan w to kiedyś? Owszem, zdarzało się. A myśmy tymczasem losowali. I wpadł pan na mnie. Bardzo mi przyjemnie. To się jeszcze okaże. Lepiej niech pan zdejmie marynarkę. Czy panie pozwolą, że zdejmę marynarkę? Oczywiście. Naturalnie, że zdejmij. My tu wszyscy chodzimy prawie nadzy. Przypomnieć przepisy gry? Nie trzeba. Co pani powie, to dla mnie święte. Dziękuję. Parę próbnych piłek? Szkoda czasu. Tyle par czeka. Bardzo rozsądnie. Im prędzej, tym lepiej. Proszę. Zero jeden. Zero dwa. Pan patrzy, jak on trzyma tę rakietę. No, Mańkut, nie widzi pani. Gata jest. Zero trzy. Zero cztery. Biedny Władek. 5-0 po zmianie serwu. Pani Teresko, nie popatrzy pani? 5-1. 6-1. 7-1. Przecież to był punkt dla Władka. Właśnie mówię. 7-1 serw. Proszę, pani będzie uprzejma. 8-1. Dziękuję. Dobry. Klasa, proszę pani.
Lepszy od pana Michała? Tego nie powiem. Pan Michał chyba szybszy. Nagrodą pocieszenia? Tylko bez złośliwości. Skąd mogliśmy wiedzieć, że on tak gra? Miałeś taką niewinną minkę. Podoba ci się? Żyła. Nie widziałem jeszcze, żeby choć raz ściął. Dasz mu radę? Jeśli go wyprowadzę z równowagi, sprowokuję do ataku. Zresztą niech obroni moje serwy. Obroni. Może. Słuchaj, czy on rzeczywiście nie umie ścinać, czy tylko mu się nie chce? Nie. Dlaczego nie chcesz mi powiedzieć? Nie wiem. 6 lat z nim żyję, nie miałam pojęcia, że on w to gra. Nawet nigdy o tym nie wspomniał. Skromny. Tak. Ostatnia do 4. Do przechwałek to on nie jest prędki. 21-4, mężuś wygrał, brawo. Następna para, proszę. A, prawda, to ja. Nie wiem, dlaczego tak go nabiłem, coś mnie poniosło. Bardzo dobrze zrobiłeś, ale jesteś spocony. Ile to lat już nie grałeś? Nie pamiętam, ostatni raz chyba za Kazimierza Wielkiego. Ale dlaczego nie ścinasz z nimi, trzeba ostrzej? No, musiałbym wejść w uderzenie. Ależ zapewniam panią. Dziecko, nie sprzeczaj się, teraz moja kolej i Teresy. Panie Stefanie, jak wylosowaliśmy? Ucie głuptas. Teresko, naflirtujecie się później. Chodź grać. To nie ma sensu. Władku? A gdybyś zagrał z panem Michałem? Co? Przecież wiadomo, że oni obydwaj na pewno są najlepsi. Po co tracić czas na eliminację? Niech od razu zagrają o czekoladę i wino. Proszę bardzo. No. Ale ja sędziuję. Wy tu macie kłopoty. Czekolada i wino. Piękna czekolada. Zaczynamy. Losujemy o serw. Orzeł czy reszka? Orzeł. Orzeł. Twój serw. Dobrze wybrał. Ma serw nie do obrony. Czy nie mógłby się pan ze mną zamienić rakietką? Wolę tamtą. O nie! Tak nie wolno! Losujcie! Ale po co to zawracanie głowy? Nie gramy przecież o miliard. Proszę. 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 1-0. 2-0. 3-0. Ma pan trudny serw. Proszę. Cztery zero. Nie będziesz miała czekolady, Teresko. Bez obaw. Ja się z tobą podzielę. Sam ją sobie zjedz. Jeden, cztery po zmianie serwu. 2-4. Trzy, cztery. Cztery, cztery. Proszę. Pięć, cztery. Sześć, cztery.
Brawo, to jest sztuka. Największa sztuka w tej grze. Umiesz cinać, co? No, Miszka na stół, Miszka na stół, odbijaj. Może ci go przedłużyć. Ale zaraz znowu będzie serp Michała. Nic mu Miszka nie zrobi. Mąż już rozgryzł jego serp. Mój ser. Miszka drobnuje. Miszka znowu górą. Dosyć gruby. Miszka wyłazi ze skóry, a tamten nie wie, o co chodzi. Patrz, wyrównał. Trzynaście, dwanaście. Grajcie. Dwanaście, czternaście. Władku. Może pozwolisz nam grać, co? Wygraj. Co za różnica. Proszę cię. Tak ci na tym zależy? Tak. Spróbuję. Ale teraz będzie ciężko. Mistrz! Mówię pani, że ma pani męża mistrza. Znowu serw Michała. Szesnaście, piętnaście. No, gruby prowadzi. Gra jak młody bóg. Szesnaście, dziewiętnaście. Szesnaście, dwadzieścia. Ostatnia piłka. Brawo! Brawo! Brawo, zwycięzca! Ale mnie pan zmęczył. I to ma być odpoczynek? Stół źle stoi, trochę za blisko ściany. Starałem się panu dawać na backhand. Brawo! Brawo, gratuluję. Świetnie! Świetnie. Gratuluję. Kiedy rewanż? Nie będzie żadnego rewanżu. Grał pan w reprezentacji Polski? Skąd? Byłem drugi albo trzeci w swojej szkole. A szkoda, zmarnował pan talent. Hej, nigdy o tym poważnie nie myślałem. Dobranoc. Bye, bye. Bye. Chodź, mały. Zapolujemy na kociaki. Weźcie im je z sobą. No dobra. Proszę. Bardzo pięknie grałeś. Słaby przeciwnik. Dlaczego nigdy nie powiedziałeś, że umiesz w to grać? Bo ja wiem. Też jest o czym mówić. Ale ty masz pomysły. Zamiast przywitać mnie jak należy, to jakieś historie z ping-pongiem. To nie był zły pomysł. Tak się cieszę, kochanie, że przyjechałeś. Tęskniłam jak wściekła. Jak to na wczasach? Słońce, woda.